Witajcie, kochani. Nagrywam ten materiał, gdyż po prostu mam problem z wrzuceniem w sieć kolejnych shortów, z trailerami do nowego odcinka, który nagrałem na Biblijne Chrześcijaństwo. Z powodu tego, co wydarzyło się wczoraj w nocy. O pierwszej, kiedy pracowałem na komputerze, dostałem informację o pierwszej w nocy, co wydarzyło się w Zgorzelcu. Nasz przyjaciel, umiłowany brat Marcin Kuźma został zaatakowany przez nożownika, dostał dość sporo tych ran. Nożem, i w tym momencie jest w stanie śpiączki już po operacji w szpitalu. Moi drodzy, proszę wszystkich naszych przyjaciół, braci, w szczególności siostry, abyśmy modlili się o Marcina. Ja strasznie to przeżywam. Marcin jest bardzo blisko mi osobom, ale kim by nie był, po prostu taka sytuacja ze względu na wiarę, która miała miejsce, bo taki był, myślę, motyw tego, i z tego co wiem, jest rzeczą straszną, ale też pokazuje, jaką cenę chrześcijanie w niektórych momentach płacą. Także proszę was, kochani, módlmy się w szczególności Marcina, aby przeżył, aby wstał, aby cuda się działy, aby wszelkie rany zostały zaklepione przez Boga, uzdrowione. Módlmy się o jego rodzinę, najbliższą o żonę, dzieci, o wszystkich w szpitalu lekarzy, doktorów, którzy mają po prostu dostęp do Marcina i, i wpływ na to, co się tam dzieje. Aby po prostu w tym wszystkim finalnie Bóg odebrał sobie chwałę i aby Marcin żywy, w pełni sił, wrócił po prostu do, do siebie. Z Marcinem, parę lat temu, nagraliśmy historię prawdziwą. Marcin został wyrwany z ślady ciemności od tamtej pory. Całym sobą głosił Ewangelię, i w miejscu, w którym mieszka, jest z tego znany. Także módmy się, trwajmy w tym, aby po prostu Bóg odebrał sobie w tym wszystkim chwałę. W ten piątek pojawi się historia z wspaniałym gościem na naszym kanale Radkiem Siewniakiem, który akurat też e, wspomina o prześladowanych chrześcijan, o prześladowaniu, także, także też was w tym wszystkim zapraszam w piątek na godzinę 18 na nasz kanał Biblijne Chrześcijaństwo. Jest to inny czas, myślałem, żeby może anulować ten odcinek, ale nie chcę tego robić. E, e, proszę, módlmy się po prostu i e, nie piszmy jakichś zbędnych komentarzy. E, nie jest to teraz potrzebne. Potrzebna jest wspólna modlitwa Kościoła Zjednoczonego o to, aby Marcin mógł dalej żyć, mógł dalej działać, być z rodziną, bliskimi w imieniu Jezusa. Błogosławię was, kochani, no i do zobaczenia.